Pan Samochodzik. Ikona z Warszawy. Rozdział piąty. Dźwięk telefonu wyrwał mnie z zamyślenia. Usmarano. rano. Halo? Zagadnąłem. Mówi Kozłowski. Rozpoznałem głos dawnego zwierzchnika. Dzień dobry, panie generale. Paweł Daniec z tej strony. Słuchaj no, mówi ci coś nazwisko Batura, Jerzy Batura? Oczywiście, to nasz główny wróg. Nawiasem mówiąc, teraz podstawia nam nogi. A co się stało? Capnęliśmy waszego ptaszka dzisiejszej nocy. Zgadnij gdzie? Jak przypuszczam. W cytadeli. Zaryzykowałem stwierdzenie. Generał dowodził stacjonującym tam garnizonem. Właśnie. Popełnił szkolny błąd. Przy bramie straceń brakuje jednego pręta w kracie przy dawnym przejściu. Przecisnął się tamtędy i ruszył pozwiedzać zakazaną strefę wojskową. Nie przewidział, że stoi tam nasz czujnik ruchu, do tego oczywiście nie pomyślał o tym, że zostawia ślady na śniegu. W każdym razie rżnie głupa. Nie wiedział, że to strefa wojskowa i chciał sobie skrócić drogę z Nadwisły na Żoliborz. Komplet wytrychł wrzucił w śnieg, ale znaleźliśmy. Na razie jego adwokat nam tu bruździ. Generale. Czy mógłby mi pan wydać i zezwolenie, abym trochę pokręcił się po terenie? zapytałem. Obiecuję, że nic nie wyszpieguję. Jasne. Przepustka będzie czekać na bramie. I jeśli można, wziąłbym ze sobą dwójkę znajomych. Tylko że to są cudzoziemcy. Nie ma problemu. W zasadzie w cytadeli nie ma już nic ciekawego, a to co jest, satelity dawno wyśledziły. Poznałem po głosie, że się uśmiecha. Podaj tylko nazwiska będą potrzebne do wystawienia przepustki. Pół godziny później zadzwoniłem do hotelu. Umówiliśmy się na miejscu. Był mroźny poranek. Śnieg skrzypiał pod butami. Czerwone mury twierdzy, ozdobione ciężkimi nawisami świeżego śniegu, wydawały się ciemnopurpurowe. Za murami wznosiły się wysokie wały. Drzewa były pokryte szuronem, spod zasp wyglądały pęki pożółkłych traw. Na wartowni pozostawiliśmy dokumenty i pod opieką wysokiego, milkliwego kaprala wkroczyliśmy na teren niedostępny zwykłym śmiertelnikom. Ludzi zawsze pcha do przodu ciekawość. Wszystko, co niedostępne, wydaje im się szalenie interesujące. Ta strefa cytadeli warszawskiej była tajna. Tajna do tego stopnia, że przeciętny obywatel naszego kraju nie miał szans się tu dostać. Tymczasem wokoło nie było absolutnie nic ciekawego, ani radarów wycelowanych w niebo, ani wyrzutni rakietowych. Kilka uliczek, część brukowana, niektóre pokryto asfaltem, trawniki zupełnie takie same, jak po drugiej stronie wałów, budynki ukryte pomiędzy drzewami, cichy, spokojny zakątek i tylko jedna rzecz wskazywała na to, że nie jest to zwyczajne miejsce. Wszystkie ślady odbite na śniegu były śladami wojskowych butów. Może gdzieś pod niewinnie wyglądającą zaśnieżoną ziemią znajdowały się kondygnacje schronów, w których technicy czuwali przy komputerach. Może budynki kryły w sobie klatki wind, czerpnie powietrza i inne elementy. Nic jednak nie zdradzało ich obecności. Maszerowaliśmy alejką biegnącą między szpalerem drzew. Co chcą Państwo zobaczyć? Zapytał kapral. Gdzieś tu, na terenie cytadeli, znajduje się cerkiew garnizonowa, powiedziałem. Wyjąłem z torby stary przewodnik po Warszawie. Pamiętam ją jeszcze z czasów, gdy odbywałem tu zasadniczą służbę wojskową pod koniec lat osiemdziesiątych. Już wtedy była bardzo zniszczona. To była drewniana cerkiew, uściślił. Przypuszczam, że stała pusta przez kilkadziesiąt lat. Rozebrano ją na początku lat dziewięćdziesiątych, ale mogę zaprowadzić na miejsce, gdzie się znajdowała. Wymieniłem z przyjaciółmi zaskoczone spojrzenia. Dotarliśmy niebawem do niewielkiego, zasypanego śniegiem placyku. Tylko drzewa posadzone w kwadrat sugerowały, że kiedyś znajdował się tu jakiś budynek. A nie wie pan, co się stało z wyposażeniem? Zapytałem. Zamyślił się możliwe że zostało zmagazynowane w kościele, powiedział. Głowy nie dam, ale widziałem tam kiedyś takie złocone detale. Kościół umieliśmy o rzut kamieniem. Stał posępny, milczący, zamknięty na głucho. Od czasów międzywojennych nie był użytkowany. Kapral zadzwonił, żeby przyniesiono klucze. Cytadela wchłonęła całą dzielnicę XIX wiecznego miasta. Sporo budynków wyburzono przy tej okazji, ale inne zostały. Pałacyki drzemiące pośród drzew i niska kamieniczka pochodziły z końca XVIII stulecia. Podczas gdy miasto zmieniało się, trwały tu jak zaklęte. Czekaliśmy na mrozie. Ordynariat polowy nie stara się uruchomić tej świątyni? Michał patrzył na grube mury. Były takie plany, wyjaśnił wojskowy. Ale w zasadzie cytadela ma zostać opuszczona przez wojsko. Powtarzacie to od dziesięciu lat. Uniosłem brwi. Wojsko pracuje z właściwą sobie szybkością. Uśmiechnął się, pokazując zęby. Przyniesiono klucze i weszliśmy do wnętrza. Świątynia zbudowana pod koniec XVII wieku przez Pijarów została włączona w 1834 roku w obręb murów powstającej twierdzy. Przez pewien okres ona spełniała funkcję cerkwi garnizonowej. Od tamtej pory nie użytkowano jej. Na posadzce zalegała gruba warstwa kurzu. Po środku piętrzył się wielki stos drewnianych elementów. Ikonostas zburzonej cerkwi. Widocznie komuś żal było niszczyć zabytek. Nakazał zdemontowanie go i zmagazynowanie. Osobno pod ścianą spoczywały freski malowane pierwotnie na drewnianych ścianach. Ktoś pieczołowicie wypiłował je i zabezpieczył. Nie ma ikon, zauważyła Juanita, Co się z nimi mogło stać? Zapytałem naszego przewodnika. Nie mam pojęcia. Sądzę, że gdy cerkwi przestaną używać w latach dwudziestych, usunięto je od razu. Może przekazano prawosławnym, a może Rosjanie wycofując się, zabrali je ze sobą? Dla nich mogły mieć wielką wartość jako przedmioty kultu. Faktycznie. O tym nie pomyśleliśmy. Tak czy inaczej, powiedział Michaju, tu ich nie ma. Trzeba poprosić pana Tomasza, żeby to sprawdził w tobolsku. I niech prześlemy ila. Sądzisz, że zdoła? Zdziwiłem się. To kompletna prowincja. Pawle, telefony komórkowe mają wszędzie. Postępu nie da się zatrzymać. Trudno było nie przyznać mu racji. Stałem jeszcze przez chwilę podziwiając wnętrze budowli. Na podłodze było widać kilka zatartych łacińskich epitafiów. Może pod posadzką spoczywali zakonnicy, a może właściciele okolicznych wsi. Resztki fresków na zawilgoconych ścianach poczerniały ze starości mury, zarośnięte pajęczynami okna. Nawet opuszczona i skazana na zapomnienie świątynia zachowała swój majestat. Opuściliśmy pusty kościół z dziwnym uczuciem mulgi. Ostre i mroźne powietrze owiało nasze twarze. Ciekawe miejsce, mruknął Michał, gdy kierowaliśmy się w stronę bramy. Szkoda, że nie jest jakoś udostępniane. Północna część twierdzy jest, wyjaśniłem, mieści się tam słynne muzeum dziesiątego pawilonu, to miejsce, gdzie twoi przodkowie więzili moich przodków. Spojrzał na mnie chmurnie. Pożałowałem swojej uszczypliwości. W tamtym więzieniu moi przodkowie trzymali też niejakiego Feliksa Dzierżyńskiego. Powiedział. Nie miałem ochoty rozwijać tematu. Wyszliśmy przed bramę. Iłanita popatrzyła na zegarek. Jest jeszcze dość wcześnie, stwierdziła. Co będziemy robili? Połaziliśmy po muzeach na starówce. Potem wsadziliśmy szefa do samolotu. Na zakończenie dnia poszliśmy do pizzerii. Przekręciłem klucz w zamku. Byłem zmęczony do tego stopnia, że marzyłem wyłącznie o chwili. W której rzucę się na łóżko i solidnie odeśpię. Zatrzasnąłem drzwi i wtedy poczułem lekki powiew chłodnego powietrza. Okno, któreś z okien było uchylone, choć zawsze dokładnie zamykałem wszystkie przed wyjściem. A zatem ktoś był w środku pod moją nieobecność, a może czekał przyczajony w jakimś zakamarku. Wydawałoby się, że dwupokojowe mieszkanie posiadające kuchnię i łazienkę łatwo przeszukać Zapaliłem światło w przedpokoju i wyciągnąwszy pistolet gazowy zajrzałem ostrożnie do kuchni. Wnęka za drzwiami, pusta przestrzeń za lodówką, spore miejsce pod stołem. Pusto. Łazienka. Wanna, miejsce za pralką. Nadal nic. Przedpokój był za mały, a zatem któryś z dwóch pokoi. Mniejszy, w którym miałem sypialnię i biurko do pracy, oraz większy stanowiący połączenie biblioteki i salonu. Postarałem się wczuć w psychikę wroga. Mógł to być zwyczajny złodziejaszek, którego zaskoczyłem nagłym pojawieniem się. Mało prawdopodobne. Złodzieje zawsze obserwują mieszkania ofiar, więc przypuszczal nie wiedziałby, że wewnątrz nie ma nic, co można by ukraść. A zatem to przeciwnik, który chciał pogrzebać w moich papierach albo w komputerze. Komputer stał w salonie. Notatki też tam leżały. Jeśli zaskoczyłem, go nagłym pojawieniem się. Był właśnie tam. Skoczyłem do biblioteki, przeturlałem się po podłodze, omijając lufą wszystkie kąty. Nikogo. Ani za drzwiami, ani pod biurkiem, ani w kącie koło orgału. Sypialnia. Stanąłem na równe nogi i ruszyłem w stronę drzwi. Poczułem lekki wstrząs podłogi, gdy wróg. Przyczajony na parapecie za firanką, zeskoczył tak, aby znaleźć się za moimi plecami. Odwracając się, pociągnąłem kilka razy za spust pistoletu gazowego. W tej chwili ktoś, dotąd ukryty w sypialni, wyskoczył i walnął mnie gumową pałą w głowę. Zobaczyłem jeszcze z satysfakcją, jak mój przeciwnik z parapetu kaszle, dusząc się w chmurze gazu, i padłem jak podcięty. Powrót do świata żywych nie był specjalnie przyjemny. Siedziałem na solidnym dębowym fotelu, który kiedyś znalazłem na śmietniku i odnowiłem. Dziś rano pieczołowicie go posklejałem. Byłem skuty kajdankami i przywiązany sporą ilością sizalowego sznura. Moja ulubiona lampka, przy której zazwyczaj czytam, skierowana prosto w moją twarz, oślepiała. Witam pana, panie daniec. Odezwał się głos po niemiecku. A może woli pan nazwisko Kaschanka? Rozpoznałem Stadelmanna. A więc wrócił do Polski. Dzień dobry, odpowiedziałem uprzejmie. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Bo chyba nie chodzi o te głupie dziewięć tysięcy fałszywych dolarów? Bynajmniej, warknął. Gryzie mnie problem zaginionej ikony. Batura miał mi ją dostarczyć, a tymczasem diabli wzięli baturę. Został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, wyjaśniłem. Posiedzi pewnie kilka lat. Gość wstał i przeszedł się nerwowo po pokoju. Skąd mieliście ikonę, którą kupiłem? Jest perfekcyjnie podrobiona. To nasza sprawa, odwarknąłem. Teraz także moja, uśmiechnął się dziwnie. Słuchaj pan, panie Daniec, nie bawmy się w kotka i myszkę, rzucił na stół wydruk komputerowy i fotografię. To jest wydruk, który dostałem od Batury. To jest fotografia, z której on to skanował. A tak wyglądało to, co mi sprzedałeś, pokazał odbitkę z polaroidu. No tak, kiwnąłem głową. Mamy pewien problem. Zdjęcie zrobiono gdzieś w latach dwudziestych. Nie wiem, skąd Batura je zdobył. Skan siłą rzeczy jest gorszy od zdjęcia. Tymczasem wasza ikona miała szczegóły których tu można się tylko domyślać, popukał palcem w fotografię Milczałem. Jednocześnie starałem się wyłowić jak najwięcej dźwięków z otoczenia. Za oknami ciągle panowała noc. Przeciwników było dwóch. Ten drugi był drobniejszy od Stadelmanna. Ktoś kręcił się po mieszkaniu. Przemytnik uderzył mnie w kolano, aby skupić moją uwagę na sobie. A to znaczy, że ten, kto to namalował, Miał lepszy wzór niż te fotki. Spojrzałem na niego zaskoczony. Czy to możliwe? Może to tylko licencja poetnica wykonawcy? Zasugerowałem. Nie. Znalazłem opis. Przedrewolucyjny przewodnik po Wyspach Sołowieckich. Ikona, której poszukujemy, miała nietypowy, niekanoniczny układ barw. Wasz malarz odtworzył go idealnie dysponując czarno-białą odbitką. Kim on jest? Zapytał przemytnik. Wzruszyłem ramionami. Nie wiem. To mój szef go wyszukał. No nie, daniec. Chcieliśmy z tobą podobroci, ale jak widać, podobroci się nie da. Stadelman westchnął. Kroki. Drobne kroki. Echter, dziewczyna, którą widzieliśmy w towarzystwie Jerzego w kawiarni, w dłoni chronionej moją rękawicą do garnków niosła pogrzebacz. Jego koniec był rozżarzany do czerwoności. No, to od czego zaczniemy? zagadnął Stadelman. Jak szybko wiąże klej fosforowy. W instrukcji pisało, że około 48 godzin. Minęło dopiero 12. Ostrożnie poruszyłem się na fotelu. Kiwał się. Klej nie zdążył jeszcze dobrze złapać. A zatem odbiłem się nogami od podłogi i wywaliłem jak długi do tyłu. Jednocześnie szarpiąc z całej siły rękami. Mebel rozsypał się jak domek z kart. Kajdanki nadal wisiały na moich przegubach, ale już nie trzymały się oparcia. Cześć szczebelków nadal miałem na plecach, ale nie krępowały moich ruchów. Wykonałem wymyk i, nurkując pod ramieniem dziewczyny, uderzyłem jej szefa głową. Celowałem w żołądek. Ale zamiast tego trafiłem go w pewien nader istotny dla przedłużania gatunku punkt poniżej pasa. Odwróciłem się w samą porę, bo dziewczyna zamierzyła się na mnie rozpalonym pogrzebaczem. Poderwałem się, zaciskając dłoni na nodze fotela i uderzyłem ją z rozmachem. Celowałem w nadgarstek. Udało się. Rozżarzone żelazo trafiło ją prosto w policzek. Zawyła i wpadła w szał. Po chwili wymiany chaotycznych ciosów zdołałem trafić ją zaimprowizowaną pałą w głowę. Zaraz też kopnąłem Niemca, który właśnie ciężko dźwigał się z podłogi. Stałem nieco oszołomiony, patrząc na pobojowisko. Z fotela został stos drewnianych elementów, ale nie przejmowałem się, posklejam je jeszcze raz. Echter straciła przytomność, Stadelman właśnie usiłował pozbierać się. Raz jeszcze opuściłem nogę w morderczym ciosie. O klapu! Podniosłem pogrzebacz, który zdążył już wypalić dziurę w parkiecie i odłożyłem go na lastrykowy parapet. Przez chwilkę miałem wyrzuty sumienia, ostatecznie nieładnie jest walić kobietę kijem po głowie, ale doszedłem do wniosku, że w tej sytuacji nie miałem innego wyjścia. I co z tym fantem zrobić? Mruknąłem patrząc na powalonych wrogów. Przeszukałem starannie ich kieszenie. Znalazłem kluczeki do kajdanek. Uwolniłem nadgarstki i kostki stóp. Następnie wypchnąłem oboje z mieszkania i wygodnie ułożyłem na korytarzu. Z pawlacza wyjąłem pudełko z zamkami, a potem starannie zmieniłem wszystkie w drzwiach. Od czasu do czasu rzucałem spojrzenia na spoczywającą na betonie parę. Doszli jakoś do siebie. Wynoście się, warknąłem. I pamiętajcie, nie wchodźcie mi więcej w drogę. Skończyłem wymianę zamków i zatrzasnąłem drzwi. Pół godziny później, zgodnie z wcześniejszym planem, spałem jak zabity. Poderwałem przyjaciół z łóżek o ósmej rano. Zadzwoniłem z recepcji hotelowej do ich pokoi. Wstawać śpiochy. Czekają nas wielkie czyny. Powiedziałem i odłożyłem słuchawkę. Zgramolili się na dół po kilku minutach. Stadelman wpadł do mnie z wizytą. Streściłem nocną rozmowę. Twierdzi, że Malinowski musiał widzieć to, czego szukamy. Do licha, mruknął Michaju. Sądzisz, że to możliwe? Dlaczego nie? Malinowski to artysta. Może ktoś go zatrudnił do namalowania portretu i u klienta w mieszkaniu zobaczył ikonę? Zapamiętał i potem skopiował. Naciągane, zauważyła Juanita. Zapamiętałby takie szczegóły? Sądzę, że raczej przed wykonaniem zlecenia pana samochodzika skoczył na miejsce odświeżyć sobie pamięć. Tak czy inaczej, trzeba złożyć mu wizytę. Zapakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy. Po drodze kupiliśmy trochę jedzenia, bo przyjaciele wyciągnięci prosto z łóżek nie zdążyli nawet zjeść śniadania. Kończyli właśnie pałaszować zaimprowizowane kanapki, gdy zapukałem do drzwi artysty, odpowiedziała nam głucha cisza. Może jeszcze śpi? Zastanawiał się Michał. Bo zdaje się, artyści lubią wstawać dopiero po południu. Nim zdążyłem go powstrzymać, wszedł oknem. Po kilku minutach otworzył nam. Ptaszek wyfrunął z klatki, zameldował. Nie mamy nakazu, mruknąłem, ale skoro szef daleko. A Bóg wysoko! sparafrazowałem znane rosyjskie przysłowie. Weszliśmy do mieszkania i zamknęliśmy się od środka. Rozejrzałem się po wnętrzu. Jeden pokój, jeszcze nie posprzątany po orgi, straszył przepełnionymi popielniczkami i stosami pustych flaszek. W drugim była pracownia. Na sztalugach stały dwa niedokończone współczesne bohomazy. Coś mi się tu nie zgadza, powiedziałem. Co takiego? Zainteresował się Michał. On gdzieś tu powinien mieć podręczne laboratorium, gdzie miesza farby, stosuje swoje preparaty, dokonuje obróbki obrazów. Zastanawiał się chwilę nad moimi słowami. Chyba masz rację, przytaknął. Musi mieć dodatkową melinę w Warszawie. Gdyby miał jeździć gdzieś dalej, zajmowałoby mu to zbyt wiele czasu. Usłyszałem dźwięk telefonu. Spojrzeliśmy po sobie. Dochodzi z szafy, szepnęła Juanita. Wyciągnąłem broń i z rozmachem otworzyłem drzwiczki. W środku nie było nikogo, ale dźwięk dobiegał teraz wyraźniej. Rozgarnąłem ubrania. Dolna część deski otwierała się jak klapa. Unieśliśmy ją. Fałszerz bardzo sprytnie zamaskował laboratorium. Po prostu zastawił drzwi szafą. Przypuszczalnie nawet jego kompanii od kieliszka nie wiedzieli że to mieszkanie posiada jeszcze jedno pomieszczenie. My też się tego nie domyślaliśmy. Staliśmy w największym pokoju. Nieduża butla z gazem, marmurowy blat, palniki, całą jedną ścianę zajmowała przestrzeń robocza. W słoikach macerowały się jakieś pigmenty, płyny, kolorowe proszki. Z tego wytwarzał farby. Do korkowej wykładziny pokrywającej ściany przyszpilono kartki z przepisami. Idealne proporcje różnych substancji. Elektroniczna waga, bębny do rozcierania. Imponujące, mruknąłem. Gość naprawdę zna się na rzeczy. W kącie stało spore urządzenie nakryte dorobioną plastikową obudową. Otworzyłem drzwiczki i zajrzałem do środka. Tu zapewne, w dużej ilości mikrofal, wypiekał swoje obrazy. W oszklonych szafkach stało kilkaset albumów z reprodukcjami dzieł sztuki. Wyfrunął, stwierdziłem. W tej chwili usłyszeliśmy chrobot klucza w zamku. Ktoś usiłował dostać się do środka. Skoczyłem do szafy i po cichu zamknąłem od środka jej drzwiczki. Chrobot trwał i wreszcie skrzypnęły drzwi wejściowe. Malinowski, frajerze, śpisz jeszcze? Usłyszałem głos Batury. Jest nowa robota. Odpowiedziało mu milczenie. Przez chwilę kręcił się po mieszkaniu. A potem zmył w ustach przekleństwo i wyszedł. Już go wypuścili, westchnąłem. Niezłych ma adwokatów. Ciekawe, po co był mu potrzebny Malinowski? Zastanawiałem się głośno. Przypuszczam, że Stadelman wtajemniczył go w swoje podejrzenia. Będą próbowali dopaść fałszerza. Co robimy? Lepiej, żebyśmy to my go złapali, zauważyłem. A potem przypalimy mu pogrzebaczem to i owo zapalił się Michał. Żartowałem, dodał poważnie, widząc moją zgorszoną minę. Koło telefonu leżało nieduże, srebrne pudełeczko na wizytówki. Otworzyłem je i triumfalnie pokazałem przyjaciołom jedną z nich. Mamy go, powiedziałem. Na wizytówce widniał adres mieszkania na Bemowie oraz trzy numery telefonu. Zadzwoniłem na numer aparatu komórkowego. Przez chwilę nikt nie odbierał, a potem włączyła się poczta głosowa. Musiałem spadać z Warszawy, usłyszałem głos Malinowskiego. Znajdziecie mnie w Morasku. Odłożyłem słuchawkę. Morasko? Zdziwił się Michaju. Nic mi to nie mówi. Mnie też nie, zafrasowałem się. A to bardzo niedobrze, bo musimy go dopaść, zanim zrobią to Stadelman albo Batura. milczeliśmy przez chwilę. W drogę. Zadecydowałem. Do ministerstwa, tam sprawdzimy. Dwadzieścia minut później wpadłem do gabinetu szefa. Na półce stał tak zwany Żółtek, potwornie gruba księga zawierającą urzędowy spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cenne to dzieło, wydane na początku lat osiemdziesiątych, zawiera spis wszystkich miast, miasteczek, wsi i przysiłków. Przy każdej nazwie miejscowości jest podana jej przynależność administracyjna, nazwa województwa, gminy, a nawet parafii. Poszukiwania zajęły mi dokładnie półtorej minuty. Gmina Poznań, powiedziałem. Mapę. Pan Tomasz zgromadził w swoim gabinecie ogromną kolekcję map, poczynając od turystycznych posztabówki. Na planie Poznania szybko odnaleźliśmy wieś Morasko, leżącą obecnie w granicach miasta. Malinowski. Dopadnijmy cię, mruczałem pod nosem. W drogę zakomenderował Michaju. Wsiedliśmy do Rosynanta i pomknęliśmy na zachód. Szosa była dość pusta, więc mogłem jechać szybko. Jak sądzicie, czy batura nas wyprzedza? zapytała Joanita. Zamyśliłem się. Zaszedł do Malinowskiego, do domu i go nie zastał. Rozważałem. Pamiętacie, gdy byliśmy już w mieszkaniu, zadzwonił telefon. Przypuszczam, że to batura zadzwonił z telefonu komórkowego do wspólnika. Ponieważ ten nie odbierał, wpadł osobiście. Miał nawet własny klucz. Naciągane, powiedziała poważnie dziewczyna. Zadzwonił telefon. Znaleźliśmy laboratorium. Ile czasu mogło minąć od chwili, gdy weszliśmy do środka, do momentu, gdy on wpadł do mieszkania? To raczej nie on dzwonił. Ale nie zna numeru telefonu komórkowego Malinowskiego. Broniłem się. Bo gdyby znał, zadzwoniłby od razu. Niekoniecznie, odparł Michaju. Zobaczył, że kumpla nie ma w domu. Zamknął mieszkanie i zadzwonił dopiero schodząc po schodach. Zabili mi klina. Mogło tak być. Westchnąłem i dodałem gazu. Jak do tej pory sprawdziliśmy. Jeśli można to nazwać sprawdzeniem. Cztery cerkwie, wyliczał Michaju. Cerkiew świętej Maryi Magdaleny na Pradze, świętego Jana Klimaka na Woli, świętej Olgi oraz świętego Michała archistratega. I oczywiście cerkiew w cytadeli. Nie nazywajmy tego sprawdzeniem, zaoponowałem. Nie ustaliliśmy, co stało się z wyposażeniem trzech spośród nich. Musimy ustalić, kto je burzył, nie wiem, nazwy firm rozbiórkowych, zatrudnionych w nich ludzi. Choć nie sądzę, żeby ktoś wziął sobie na pamiątkę ikonę. Na razie delikatnie poskrobaliśmy problem powierzchu. Ale gdy dopadniemy fałszerza, jak sądzę, zagadka będzie rozwiązana. Mamy towarzystwo, powiedziała Juanita, patrząc w lusterko. Faktycznie, doganiał nas lantrower. Pojazd był coraz bliżej, dodałem lekko gazu. On także przyspieszył. Za kierownicą Batura, obok siedzi Stadelman. Zameldował mój przyjaciel. Idę o zakład, że jadą w tym samym kierunku co my, to znaczy do tego samego celu. Poprawił się. Docisnąłem lekko pedał gazu. Przekroczyłem dozwoloną prędkość. Maksymalna szybkość, którą można rozwinąć na drodze ekspresowej, to 110 km na godzinę. My mieliśmy na liczniku już ponad 130. Batura jeszcze przyspieszył i teraz stuknął nas lekko z boku, najwidoczniej zamierzając zepchnąć Rosynanta do rowu. Kolejne uderzenie w bok, delikatnie przekręciłem kierownicę. Oba samochody napierały na siebie. Nieoczekiwanie przed nami pojawił się mały Fiat. Gwałtownie uciekłem w bok, aby zrobić Jerzemu miejsce na manewr. Ominął malucha i po chwili stuknął mnie od tyłu w zderzak. Przyspieszyłem, a potem zwolniłem. Walnąłem i tym razem to nimi mocniej szarpnęło. Może przestrzelić im koła? Zaofiarował się Michaju. A masz z czego? Zdumiałem się. Oczywiście. Czekaj, mruknąłem. Bez zbędnych brutalizmów. Przemoc rodzi przemoc. Znowu nas stuknęli. Zaraz się odczepią, warknął, a potem wyjął z torby. Granat. Otworzył okno i wystawił przez nie rękę ze śmiercionośnym ładunkiem. Zwariowałeś, wrzasnąłem to ćwiczebny, uspokoił mnie. Nie przestraszyli się, znowu nas stuknęli. Zjechałem gwałtownie na prawy pas ruchu. Wyrwał do przodu i teraz to ja walnąłem go w bok zderzakiem. Z zadowoleniem stwierdziłem, że będzie musiał dać drzwi do blacharza, bo zrobiłem w nich niezłe wgniecenie. Chwilę później znowu naparliśmy na siebie burtami. W skrzyp zdzieranego lakieru, wycie silnika, gdy dwa ciężkie samochody zmagały się, usiłując zepchnąć się nawzajem z szosy. Niebezpieczna zabawa. Znak przejazdu kolejowego. Podniesiony szlaban. Znak stopu. I nieoczekiwanie spostrzegłem pociąg pędzący prostopadle do szosy. W jednym ułamku sekundy zrozumiałem, że uderzy w nas w chwili, gdy będziemy znajdowali się na przejeździe, zadziałał instynkt. Szarpnąłem kierownicą i wdepnąłem hamulec. Nasz pojazd zakręcił niemal w miejscu, jednocześnie swoją masą spychając landrowera do rowu. Jerzy zaczął hamować chyba w tym samym momencie. Strzeliły poduszki powietrzne, biała masa zasłoniła mi widok. Nie wiedziałem, czy zdołałem się zatrzymać, czy też stoję na przejedzie, czekając na śmierć. Lokomotywa ryknęła syreną, a ułamek sekundy potem skład przetoczył się obok nas. Pęd powietrza uderzył w przednią szybę. Żyliśmy. Wyplątaliśmy się z poduszek powietrznych i wyskoczyliśmy z wozu. Zahamowałem w ostatniej chwili dwadzieścia centymetrów dalej i pociąg by nas zaczepił. Wóz Jerzego leżał w rowie. W nim także wystrzeliły poduszki powietrzne. Pasażerowie wyplątywali się z nich mozolnie. Nic wam nie jest? Zapytałem moich pasażerów. Chyba nie. Michał potrząsnął głową. Było blisko. Podszedłem do przeciwników. Ich pojazd sporo ucierpiał, zderzak był wgnieciony, zahaczyli o jakiś słupek. Jedno koło straciło powietrze, widocznie w trakcie spychania przetarli oponę i dętkę. A może sprawiła to jakaś butelka albo kawałek drutu leżący na poboczu? Wygląda na to, że uratowałeś mi życie, mruknął Batura z zażenowaniem. To prawdziwy cud, że wyszliśmy z tego cało, powiedziałem poważnie. Może to znak od losu, żebyśmy się wreszcie pogodzili? Pieniądze to tylko zadrukowane papierki, a życie ma się jedno. Faktycznie, przyznał Stadelman. Mieliśmy dziś wiele szczęścia. Wypijmy na zgodę, zaproponowałem, wyjmując z kieszeni piersiówkę z czeskim rumem. Batura przyjął poczęstunek, pociągnął kilka solidnych łyków. Dłonie powoli przestały mu się trząść. Podał butelkę przemytnikowi. Znakomity trunek, pochwalił. Same przywiozłem z Pragi, oznajmiłem z dumą. Echter także pociągnęła solidny łyk i podała butelkę Michałowi. Mój przyjaciel golnął zdrowo. Iłanita odmówiła. Zakręciłem piersiówkę i schowałem do kieszeni. A ty dlaczego nie pijesz? Zapytał podejrzliwie mój przeciwnik. Zgadnij, uśmiechnąłem się szeroko. Od strony miasteczka nadjeżdżał wyjący syreną radiowóz. Na twarzy Batury odmalowało się zrozumienie, a potem skrajna furia. W tej chwili pojazd zatrzymał się koło nas. Co to za taranowanie pociągów? Spytał surowo policjant. Panowie, dmuchnijcie w balonik. Pół godziny później przejeżdżaliśmy szosą na Poznań. Samochód Jerzego w tym czasie odholowano na parking, a on sam składał pewnie zeznania w związku z jazdą po pijanemu. W tych kilku łykach nie było dużo alkoholu, nie sądziłem, by odebrano mu prawo jazdy, ale solidny mandat dobrze mu zrobi. Piękne, genialnie wredne zagranie, entuzjazmował się Michał. Sam bym tego nie wymyślił. Trochę brzydko wyszło, że go szukałem. mruknąłem. Wyrzuty sumienia nieśmiało dawały o sobie znać. Jesteśmy na wojnie, wolno mam stosować fortele, uspokoił mnie. Dziewczyna milczała, ale wyczuwałem jej dezaprobatę. Pół godziny później byliśmy w Poznaniu. Szybko przejechałem przez miasto, kierując się z grubsza w stronę poligonu w Biedrusku, gdzie nie tak dawno kręcono niektóre sceny do filmów Ogniem i Mieczem oraz polsko-japońskiej produkcji Avalon. Morasko okazało się niewielkim miasteczkiem, leżącym przy pętli autobusu linii 88. Kościół, kilka domów, baza MPO. Zaparkowałem koło kościoła i wysiadłem. Przepraszam, gdzie tu mieszkają malinowscy? Zapytałem starszą kobietę sprzedającą kwiaty. Wytłumaczyła mi drogę. Za bazą MPO znajdowała się ładna, duża obora zbudowana z czerwonej cegły i łamanego granitu. Nieco dalej stała obłażąca z farby chałupina. Zastukałem do drzwi. Nikt nie otwierał. Naraz dostrzegłem białą karteczkę wsadzoną w dziurkę od klucza. Wyjąłem ją i rozprostowałem. Jestem w rezerwacie. Przeczytałem lakoniczną notatkę. Zabrałem ją ze sobą. Z miasteczka na zachód prowadziła szosa obsadzona szpalerem kasztanów. Pojechaliśmy nią i niebawem natrafiliśmy na niewielki parking na skraju lasu. Zatrzymałem samochód. Wysiedliśmy. Było już koło trzeciej i pomyślałem, że potem warto by zjeść obiad. Ktoś zszedł z szosy i powędrował wzdłuż lasu. Jego ślady wyraźnie odbijały się na śniegu. Malinowski. Poszliśmy krawędzią lasu. Sądząc po oznaczeniach na drzewach, musiał tu być szlak turystyczny. Dróżka której mogliśmy się tylko domyślać pod warstwą śniegu. Niebawem zakręciła. Poszliśmy nią, po lewej pojawił się biały budyneczek, zapewne leśniczówka. Las zimą był bardzo piękny. Malarz szedł równym krokiem. Coś mi się tu nie zgadza, powiedział mi Co takiego? Przecież nie będzie malował na czterostopniowym mrozie. Zamyśliłem się. Dlaczego nie? Jeśli się ciepło ubrał i ma rękawice, Pawle, farby mu zamarzną, westchnęła Juanita. Jednak wolę Brazylię potarła dłonie, aby je rozgrzać. Malinowskiego dostrzegliśmy z daleka. Faktycznie, nie malował. Rozstawił statyw i robił zdjęcia. Las w tym miejscu był dziwny. Ścieżka biegła niewysokim wałem. Po jej południowej stronie teren był płaski. Po północnej ziała gigantyczna dziura w ziemi. Wyglądała jak lej po wybuchu. Tylko jak wielki ładunek mógłby wyrwać krater o średnicy kilkudziesięciu metrów? Może na poligonie robiono próby z rakietami balistycznymi i któraś zboczyła z kursu? Nie, to chyba niemożliwe. Przeliczyłem szybko ilość wyrwanej ziemi. Taki lej powstałby po odpaleniu kilkuset ton trotylu. Testowali tu broń jądrową. Zaszliśmy przeciwnika od trzech stron. Serdecznie witamy, powiedziałem znienacka. Obejrzał się i zatkało go kompletnie. To wy, jak mnie znaleźliście? jęknął. Po śladach, robaczku. Wyjaśniłem i nawet nie próbuj uciekać, bo przestrzelimy kolana. Dodałem, widząc, że rozgląda się w panice dookoła. Nic nie zrobiłem, kwilił. Jestem jak zwykle niewinny. Nic nie zrobiłem. Słuchaj-no, powiedziałem spokojnie. Masz kłopoty. Po drodze wysłaliśmy do rowu niejakiego Baturę. Jechał z dwojgiem Niemców, żeby cię dorwać. Nic mu nie jestem winien, powiedział. Zamówił obraz, namalowałem, dostałem pieniądze. Praca wykonana, zapłata wzięta. A może jeszcze coś chciał zamówić, a wy go do rowu, dodał z wyrzutem w głosie. Ta para, która podróżuje z Baturą, to znani przemytnicy dzieł sztuki, uświadomiłem mu. I obawiam się, że spotkanie z nimi byłoby nieprzyjemne. Mnie na przykład chcieli przypalać rozżarzonym pogrzebaczem. Popatrzył na mnie z frasunkiem. A dlaczego niby mieliby mnie torturować? Pogadajmy o zleceniu, które wykonałeś dla nas i dla Batury. Ikona? Właśnie. Skąd wiedziałeś, że kolory obrazu są niekanoniczne? Widziałeś oryginał i skopiowałeś. Nic do ciebie nie mamy. Powiedz tylko, gdzie go znalazłeś? Malinowski zaczął się śmiać. Rechotał, zwijał się ze śmiechu. Patrzyliśmy na niego zaskoczeni. A niech was cholera! Wydusił wreszcie. Przychodzicie i dajecie niewyraźny czarno-biały wydruk. I ja, fałszerz geniusz, mam wam na podstawie czegoś takiego zrobić podróbkę? Jasne. Mogłem na baz grać wam byle co, ale jestem artystą. Jestem wielkim artystą. Jak ja coś maluję, to musi być identyczne z oryginałem, nie wypuszczamy spod mojej ręki knotów. Nie fuszeruję roboty nawet wtedy, kiedy pracuję pod przymusem, spojrzał na mnie krzywo. To, czego się podejmę, wykonuję zawsze tak precyzyjnie, aby nikt nie mógł się przyczepić. Bardzo to chwalebne, zauważył kwaśno Michaju. Ale żal nabywców. Płacą za autentyki, a tymczasem... Płacą za swój snobizm, w czym jestem gorszy od jakiegoś tam pizzasu. Jestem artystą nie gorszym niż on, ale za moje obrazki to mi dają po 500 złotych, a jemu miliony dolarów, więc mszczę się na tych snobach. Rozumiem, choć nie pochwalam, przerwałem mu, ale do rzeczy. Skoro nie dawało się skopiować ikony z tego wydruku, podjechałem na asp. Poszedłem do biblioteki i w czytelni zrobiłem kolorowe kseros wydanej przed rewolucją monografii profesora Akimowa o malarstwie cerkiewnym XV-XVIII wieku. Michał wydał z siebie dziwny dźwięk. Fałszywy trop. Powiedziałem. Powiadasz, że sprzedajesz obrazki po 500 złotych, odezwała się po angielsku Juanita. Tu jest bardzo ładnie. Malowałeś to już kiedyś? Owszem, powiedział. Zaplanowałem taki kwatroptyk, kratery w czterech porach roku. Mam już wiosnę, lato i jesień, a teraz robiłem zdjęcie, żeby namalować zimę. Ale zapraszam do mnie, pokażę, zwietrzył widać szansę zarobku. Wróciliśmy do wsi. Domek Malinowskiego był wypełniony obrazami. Tu najwyraźniej nie malował żadnych fałszywek, a jedynie to, co lubił. Proszę, pokazał trzy obrazy. Były bardzo ładne. Naprawdę miał świetną rękę. Gigantyczny lej w ziemi zarośnięty drzewami. Na jego dnie tafla jeziorka. Główny krater, wyjaśnił. Bo mam i te mniejsze. Jeśli kupi pani te trzy, to czwarty dośle, jak namaluję. Gdzieś za miesiąc. O ile ten tutaj. Wskazał mnie głową. Nie poślę mnie wcześniej do pudła. Wiesz, to byłoby niegłupie. Zastanowiłem się wsadzić na jakieś dziesięć lat. Wiesz, ile byś miał czasu na malowanie obrazów? Ale pobyt na wolności jest mi niezbędny do szerszej inspiracji, odgryzł się. Iłanita obejrzała obrazy. Biorę, zadecydowała. Dwa tysiące? Tak. I poproszę o adres. To dośle czwarty, gdy tylko go skończę. Kiwnął głową. Michał podał mu wizytówkę, a dziewczyna spokojnie wypisała czek. Powiedziałeś, że to kratery zagadnąłem. Owszem, to rezerwat meteorytowy Morasko. Jakieś pięć tysięcy lat temu uderzył tu deszcz meteorytów. Do dziś zostało siedem pięknych dziur w ziemi, ale początkowo było ich pewnie kilkaset. Te mniejsze po prostu zatarła erozja. Ale na okolicznych polach od czasu do czasu wyoruje się kawałki kosmicznego żelaza. Kolekcjonerzy dają za nie niezłą kasę. Wyjął z szuflady małą bryłkę metalu przeciętą na pół. Meteoryt. Nawet nie wiedziałem, że w Polsce są kratery, mruknąłem. Bo stare stożki wulkaniczne, jak na przykład masy w ślęży. Och, to nie wszystko. Uśmiechnął się, niebawem może będziemy mieli nawet własny wulkan. Jak to? Zdumiałem się. Pod kielcami. Nie pod samym miastem, tylko kilkanaście kilometrów dalej, znajduje się bąbel magmy, który powolutku wędruje w stronę powierzchni. Jest jeszcze jakieś trzy kilometry pod ziemią, ale to tylko kwestia czasu. Już temperatura wód geotermalnych skoczyła o trzy stopnie. Pojawiła się też w zeszłym roku szczelina, z której bił gaz. Liczę bardzo na to, że za kilka lat dojdzie do erupcji. Bo razem z grupą przyjaciół chcemy namalować cykl obrazów z wybuchem wulkanu, a wyjazd na Sycylię dużo kosztuje. Pożegnaliśmy Malinowskiego i ruszyliśmy w stronę wyjścia. W tej chwili przed domem zatrzymała się taksówka. Stadelman i Echter. Widać już ich wypuścili. Pewnie dotarli pociągiem do Poznania. Uśmiechnąłem się szeroko i pokazałem im figę.